Cześć. Dlaczego wielki finał 21. edycji WOŚP-u dotyczy w tym roku sprawy seniorów? Widzę, że to jest ciocia? Została obok mnie. Tak, zostałam nazwana ciocią. Zasłaniała wszystko, całą scenę. Nieprawda. Prawda. I musiałem... Nieprawda. Ciocia, ukucnij trochę. O tak, żeby... Bo jestem od ciebie wyższa. Ludzie. No bo jesteś ode mnie wyższa. Dobrze, ciociu, więc już ci odpowiadam, że gramy dlatego, że... No, że po 20 latach, po dwóch dekadach też chcemy zagrać dla kogoś innego, czyli seniorzy. Czyli jak sobie posiedzisz, tak się wyśpisz, też będziesz kiedyś seniorką. Ja już prawie jestem seniorem. Już jestem prawie ciocią, zostałem. No, ale już jesteś ciocią, już masz pierwszy etap za sobą. Tu, jak zobaczcie, jak kierownik tutaj wszystkich ustawia, tu na prawo zamknijcie koło. To jest kierownik. Proszę bardzo. Ale nie, dobrze, ale próbuj jakoś to otoczyć. Dlatego pomyśleliśmy sobie, że dlaczego by nie zagrać na ludzi starszych, czyli na naszych dziadków, na nasze babcie, ludzi, którzy się trochę czują wykluczeni i że w ogóle o tym mówisz. No dzisiejsza reklamówka, którą kręciliśmy, pokazała, że jest tyle energii w nas. Zobaczcie, ten człowiek wytrzymał całą reklamówkę. Brawa za Misia. 18 litrów wody ma w sobie, no bo to nie ma siły, że ja już ledwo stałem. A ten gość już stał przez cały czas, czyli jak to cały mówię... Cały czas ma energię. No dla mnie to jest po prostu yeti, no bo tak mają yeti, że jak są głodni, to się po prostu ruszają. Już nie, już nie wiedzą, co robić. A to jest Buddy, zobaczcie, to jest Buddy, który idzie, Buddy, który wszystko pilnuje. I z tą rurą teraz będzie wciągał to, co się wysypało przed chwilą. No i dlatego gramy dla seniorów, to jest odpowiedź. Ile sztabów zgłosiło się, ile miast zgłosiło się do uczestnictwa w wielkim finale? Czy więcej niż w tamtym roku i poprzednim roku? I jeszcze trochę. 1800, czyli jeszcze więcej. W zeszłym roku było 1700, ileś, teraz mamy 1800. I musieliśmy zamknąć listę, bo to było jeszcze przez miesiąc, by się zgłaszały sztaby przez cały czas. Wasz jest już od 100 lat. Jak pamiętam, Suwałki zawsze grały, więc Suwałki grają przez cały czas. Pokażcie, co tam macie dla nas, Suwałk, żebym chociaż pokwitował wam to. Zobaczcie, co kierownik przywiózł. Także teraz wszyscy, którzy oglądają, dowiózł. Dowiózł, niczego nie zostawił po rodzinie, tylko przywiózł to nam. Proszę bardzo, to jeszcze jest drugie pudełko. To jest tak zwany zestaw mniejszy, to jest zestaw większy. A jeszcze ty masz dwa zestawy. I tu jeszcze jest jeden zestaw. To jest dla dzidzi, tak? Zestaw dla dzidzi, dobrze. Słuchajcie, wszystko mamy, bardzo wam dziękujemy. 1800 sztabów, z czego kilkadziesiąt za granicą. Na przykład w Nowym Jorku grają dwa. W Vancouver, w Australii, cała Europa, Anglia, Szkocja, Irlandia. Skala światowa. Skala światowa, absolutnie. No gramy wszędzie, jakby tam, patrzcie, gdzie są Polacy, tam gramy. Nawet w kosmosie, jeżeli tylko byłby Polak dzisiaj w kosmosie, to na pewno byśmy grali. Dobrze, a czego życzysz Suwalczanom z okazji nadchodzących świąt? No, żeby wreszcie was opuściły mrozy na przykład, bo macie najniższe temperatury w Polsce, jak podobnie. Patrzę. To Suwałki to jest jakiś biegun zimna. Nie, trzymajcie się tak, jak się trzymacie. Nic nie kombinujcie, nie zmieniajcie. Suwałki są miastem DBS, najbardziej bezpiecznym, bo macie największą ilość defibrylatorów chyba na mieszkańca, bo macie tego od metra i ciut. Myśmy wam też przywieźli, ale resztę do głowy kupiliście wy, czyli jesteście po prostu super. Macie najlepsze sękacze na świecie. Jest to absolutnie wyrób Made in Poland i chyba Made in Suwałki. W związku z tym też o to dbajcie. Nic nie zmieniajcie, nie ma co zmieniać. Nie gońcie za wielkimi miastami, raczej bądźcie tymi miastami, które kultywują taką atmosferę, która u was jest, którą ja pamiętam, która była bardzo miła. Zobaczcie, w Suwałkach na przykład robią najbardziej cienkie pizze. A to jest kalendarz, a przepraszam. Myślałem, że to jest taka cienka pizza, że to już jest... że już cięższych pizz chyba nie ma na świecie, ale to jest właśnie taka. Dobrze, podpiszemy kalendarze, życzymy wam, żebyście zagrali z nami, żeby było ok, żebyście dobrze się czuli. Ej, to się rozrosły Suwałki od tego, jak ja byłem. Spójrzcie, jakie są wielkie. To jest dopiero. No podziwiam, autentycznie podziwiam miasto z lotu ptaka. I są u was ptaki. I teraz każdy z kilku par, ale jak kierownik zarządza. I teraz ja muszę mieszać. Zadaj jeszcze jakieś pytanie, tak bym miał czas na... podpisanie wszystkiego. Zdam maturę. To jest tak krótka odpowiedź, że lepiej trudniejsze pytanie. Tak, zdaję maturę. Ledwo, bo ledwo. Zdaję. No, coś tam wykombinuję. No, ciociu, proszę cię. Jak się grasz z Suwałkami? A, podchwytliwe pytanko nadałaś. Słuchaj, jak się gra z Suwałkami?
w sposób widoczny, bo zawsze was widzę. Zawsze jesteście. Zawsze o ile... Cześć, siemanko, dziękuję bardzo. Zawsze... Cześć! A nie wynosicie cudzesów? Tak jak... No tak jak patrzę, to... Dogadamy się, dobrze. Pamiętaj, Wojtuś, o wspólnej audycji, bo ja pamiętam o tym. A ile tych edycji jeszcze ma być? Czy one się mają nie skończyć? Czy mają... No tak, czyli jednak... Dziękuję ci, Wojtek. Jesteś moim kumplem, dziękuję ci bardzo. To przynieś adapter, dobra? To posłuchamy sobie razem. Dobrze. Zadałaś pytanie, ile ma być? Tak, ile ma być? Czy one nieskończone? Według Majów to już nie zagramy finału, ale podobno im tylko tyle starczyło kamienia i tylko do tej pory tłukli i stanęło na tej dacie, którą wytłukli. Słuchajcie, gramy, no. Wyobrażacie sobie, że nawet gdyby nam manna z nieba spadła, byśmy byli bogaci, by wszystkie nam się wysypywały z szuflad pieniądze, to byśmy stracili coś, gdybyśmy nie grali. No właśnie stracilibyśmy taką zabawę, taką rozrywkę. Coś takiego, że ludzie przyjeżdżają, że się chcą pobawić u was w Suwałkach, w Krakowie, w Warszawie, w Gdańsku, w Malborku, w Kidzynie. No wszędzie ludzie się bawią. I chyba na tym polega ta radość. Jeden kalendarz powie podpisać. Dobra, tak, no to wy teraz ten jeden kalendarz. Kierownik wie jak wejść, żeby być widoczny. Ciocia, podpisz. Ciocia mi się podpisz. Dobrze, to wy podpisujcie, a ja w takim razie... przyjąłem stery. Dziękuję bardzo, moi drodzy. Dzisiaj Suwałki były razem z nami na kręceniu klipa. Bardzo wam dziękujemy, bo to było takie spontaniczne. Każdy musiał się zgłosić, ale klip jest bardzo zawodowy. 70 emisji w prime time, a więc wtedy, kiedy będziemy mówili już o finale, kiedy będą święta, kiedy będziecie przy stołach wigilijnych, świątecznych, radosnych świąt. Wam życzymy tutaj z Warszawy bardzo mocno. To, co wam powiedziałem, nie zmieniajcie się. Bądźcie takimi Suwałkami, jakimi jesteście. Bądźcie razem z nami. Spotkajmy się na przystanku, co kiedy będzie gorąco. Ciocia, zapytaj się, czy rodzice puszczą, ale jak puszczą, to jedźcie. Wy też zapytaj rodziców, jak puszczą, to jedź do nas, ponieważ jest u nas wesoło, bezpiecznie, zawodowo i można posłuchać muzyki z całego świata i można się poczuć naprawdę dobrze. I tym optymistycznym akcentem pozdrawiam jeszcze raz Suwałki. Jeszcze raz ściskam was bardzo serdecznie i dziękuję właśnie za wszystkie prezenty. Co? Jakie życzenia? Przecież już złożyłem. Suwalczanom święta. Aha, hej Suwalczanie! Czyli macie telewizory w święta. Dziękuję wam bardzo. No, wszystkiego dobrego. Patrzę. Nie myśl, że nic dla ciebie nie ma. Nie. Nie myśl, że nikt o ciebie się nie troszczy. Nie. Nie myśl, że nikt o ciebie nie dba. Do nas.
brudzi, czego nie można się od niej dowiedzieć. Dialog był pełny, trzeba już dwóch, a życia bacik nie daje nam dwóch. Podobno ptaki upadły jak ludzie, jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Mateusz. Skąd przyjechaliście? Z Praszki. Praszka, tak? Województwo opolskie. Ile osób przyjechało z wami? 19 plus nasz piękny i przemiły kierowca. Dokładnie. A znacie naszego misia? Znamy bardzo. Prawie co poznaliśmy. Świetny gość. Bez nałogów. Wszystko na A, to dla niego precz. Tak, integrujemy się tutaj. Proszę. Cześć dziewczyny. Cześć. Poznajcie naszego misia, to jest Miś Suwałk. Jak macie na imię? Agata i Wiktoria. I jak myślicie, jaki będzie pomysł, co będziemy dzisiaj robić? Będziemy szaleć? Będziemy skakać. No podobno mamy skakać i mamy szaleć. Miśmy chce potańczyć, bo widzę, że tak się rusza. Pozdrawiamy. Dzień dobry, witam dziewczyny. Jak macie na imiona? Ada. Zuza. Skąd przyjechałyście? My jesteśmy z Lipska. A znacie naszego misia? Znamy. I wszystkiego kochamy. Wszyscy robią zdjęcia, prawda? Jak kochamy go, proszę. O, bo kochaj misia. Proszę bardzo. Stój spokój i nie narzekaj. Zagraj w tym rytmie, co ja. Skąd? Z Niszawy. Pierwszy raz uczestniczycie w akcji, w finale? To znaczy pierwszy raz jesteśmy tutaj, finał organizujemy zawsze w naszej miejscowości, co roku. Skłonią was, żeby tutaj dzisiaj przyjść? Przede wszystkim chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda, poznać Jurkowsza. Móc może. Móc oczywiście. No i oczywiście zdobyć więcej przyjaciół. Dzień dobry, witam. Skąd jesteście? Z Kórnika. A dlaczego pani jest tak specyficznie ubrana? Ponieważ odgrywam dzisiaj białą damę. A to będzie jakieś przedstawienie, jakaś specjalna rola? Po prostu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy chcieliśmy zrobić taki gest i przebrać się akurat tak właśnie. Tylko pani jest przebrana? Tak, tylko ja. A czemu? Zresztą białą damę w Kórniku mamy tylko jedną i co roku jest ona wybierana. Zapraszamy do Kórnika. W Kórniku jest piękny zamek, w którym właśnie mieszka biała dama. Pani urzęduje, tak? Oczywiście. Czyli jak tam przyjedziemy, to zobaczymy panią, rozumiem. Ja jeszcze dopowiem, że biała dama o godzinie 12 w nocy schodzi z obrazu. I straszy. Po parku. I straszy kawalerów. No proszę, czego się dowiadujemy. Czekamy na próbę. Dziękuję bardzo. Dlatego warto jest żyć. Zrób coś dobrego. Jest z nami kierowca autobusu z... Środka Sportu i Rekreacji. W Suwałkach. Jak się pan czuje? Bardzo dobrze. Sprzyja atmosfera? Oczywiście. Jest duży stres, prawda? Dużo ludzi. O, ale zawsze mamy... Kochani, mi się jest. Mnie też możesz przytulić, Misia. Sami czy
Kraczaków mi się tuli. Tak, zaraz może się zacznie. Jest już co prawda przed czwartą, ale... Trochę się przyciąga, ale na pewno. Ale warto na pewno czekać, prawda? Zagramy razem jeszcze nie jeden raz. Wejdziemy w rytm serca bluesa. Niech zabrzmi w twoich szyłach obiecany rytm. Do końca świata niechaj gra. Zagramy razem jeszcze nie jeden raz. Wejdziemy w rytm.